Wiele jest filmów, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i do których od czasu do czasu wracam. Czasem są to pojedyncze tytuły jak Ostatni Samuraj czy Zodiak, czasem całe serie jak Harry Potter czy Władca Pierścieni. W tym panteonie moich ulubionych filmowych dzieł znajduje się też Kung Fu Panda. Choć z nazwy i na pierwszy rzut oka wielu powie, że to przecież kolejna bajka dla dzieci, to ja oczywiście się nie zgodzę i szczerze współczuję ludziom, którzy w ten sposób podchodzą do kina. Kung Fu Panda jest bowiem kolejnym filmem, kolejną serią, która choć na pierwszy rzut oka nie wygląda, to opowiada nam bardzo dorosłą i poważną historię. Za to właśnie uwielbiam animacje, ponieważ twórcy mogą pozwolić sobie za ich pośrednictwem na opowiedzenie historii zawierających genialny przekaz czy życiowe lekcje. Nie oglądamy tu tylko puszystego, śmiesznego pandy i bandy innych futerkowych zwierząt, które robią jakieś magiczne powietrzne akrobacje, a mamy tu naprawdę skomplikowane i wielowymiarowe postaci i ich historie. Chciałbym tym odcinkiem rozpocząć pewien cykl. Cykl, w którym poddaję analizie konkretne postaci z konkretnych dzieł. Zacznę od chyba jednej z moich ulubionych, od pierwszego przeciwnika Po, czyli no tytułowej pandy, moi drodzy, Tai Lung. Od początku jego postać kreowana jest jako ktoś, kto stanowi ogromne zagrożenie. Wielki Mistrz Ugłej mówi Shifu o tym, iż miał wizję mówiącą o tym, że ten wkrótce powróci. Ta wiadomość wręcz przygniata Shifu, który wpada w panikę, nakazując tym samym sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń więzienia, w którym ten jest przetrzymywany. Widzimy, jak wiele poczyniono starań, ile stworzono zabezpieczeń i generalnie jak bardzo pilnowany jest Tai Lung. Można by rzec, że zrobiono wszystko, aby ten nigdy się nie wydostał. Jednakże właśnie ta inspekcja mająca uspokoić obawy mistrza Shifu sprawia, iż jego dawny uczeń może powrócić na wolność. Wystarczyło jedno małe piórko, którego Tai Lung użył, by uwolnić się najpierw z zamykającego go pancerza, by następnie z dziecinną łatwością pokonać wszelkie inne zabezpieczenia. Ten rozdział jego historii pokazuje nam, że był nie tylko genialnym wojownikiem, świetnie wyszkolonym, ale potrafił również w mig wykorzystywać nadarzające się okazje i błyskawicznie podejmować decyzje. Gdy już się uwolnił, wyrusza, aby odnaleźć swego dawnego mistrza i dokonać zemsty. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż Tai Lung jest na wskroś zły. Pragnie jedynie zniszczenia i cudzej krzywdy. No ale czy faktycznie tak jest? Pierwszym ważnym aspektem potrzebnym do zrozumienia postaci Tai Lunga jest jego początek. Jako dziecko Tai Lung został znaleziony przez mistrza Shifu pod drzwiami jadeitowego pałacu. Mistrz przygarnął Tai Lunga i zaczął go wychowywać. Stał się dla niego nie tylko nauczycielem, ale też kimś na kształt ojca. Shifu wierzył, że młody wojownik jest przeznaczony do wielkich rzeczy. Jednakże pomimo zdolności i determinacji Tai Lunga, jego ambicje i postrzeganie siebie samego jako smoczego wojownika stawało się jego obsesją. To dążenie do uzyskania potęgi, do uzyskania podziwu i szacunku z niej wynikającej, szczególnie w oczach swojego mentora, stało się kluczowym czynnikiem kształtującym jego charakter. Tai Lung wierzył, iż jego przeznaczeniem jest właśnie zostanie smoczym wojownikiem, choć Shifu nigdy wprost mu tego nie powiedział. Z perspektywy Tai Lunga smoczy zwój był właśnie tą wielkością, do której miał być przeznaczony. W jego rozumowaniu żadne inne pojmowanie wielkości nie wchodziło w grę. Jeśli nie mógł posiąść tej mocy, to nie mógł być wielki. Nie mógł spełnić swojego przeznaczenia. Nie mógł spełnić złożonych w nim oczekiwań. Zamiast wewnętrznej wiary w siebie, zwój stał się dla Tai Lunga walidacją, by udowodnić nie tylko sobie, ale i Shifu, że wart jest trudu, jaki włożył w niego jako mentor, nauczyciel i również jako ojciec. Ponadto smoczy zwój miał być owocem ciężkiej pracy. Tai Lung mówił, ile trudu włożył w to, aby go zdobyć. Lata, które poświęcił morderczym treningom, kości, które złamał, dla mocy, której mu odmówiono. Ta historia Shifu i Tai Lunga staje się jeszcze bardziej interesująca podczas ich ostatecznej konfrontacji, gdy Tai Lung mówi, że cały jego trud, jego motywacja było po to, by Shifu był z niego dumny i w swoim gniewie Tai Lung żąda, by to powiedział. Ponownie wracamy do tematu mentora lub rodzica. Shifu napełnił Tai Lunga tym przekonaniem, że ten jest przeznaczony do wielkości, a smoczy zwój był jej fizyczną reprezentacją.
W całym procesie jego wychowania i kształtowania jego charakteru zabrakło nauki o tym, iż wielkość nie oznacza zawsze ogromnej mocy, że istnieją inne cnoty i przymioty, które czynią nas wielkimi. Niestety Tai Lung tego nie wiedział. Miał przysłowiowe klapki na oczach i nie potrafił dostrzec innej perspektywy. Dodatkowo ciężar oczekiwań Shifu oraz jego duma doprowadziły Tai Lunga do tego krytycznego punktu, gdzie nie zważa już na to, czy czyni dobrze, czy źle. Ostatecznie Shifu mówi mu, że zawsze był z niego dumny i że przeprasza go za wszystko, co mu uczynił. Przez całe swoje życie nigdy tych słów nie usłyszał i w momencie, gdy Shifu je wypowiada, ten prawdopodobnie uświadamia sobie, że to nie o zwój mu chodziło najbardziej, a właśnie o te słowa. Jego postawa wówczas zmienia się, jego gniew na chwilę znika. Widzimy, że nie jest on na wskroś zły, że nie robi tego wszystkiego z czystej chęci czynienia zła, a jest po prostu zagubiony. Pod tą maską gniewu nadal kryje się wojownik, który przez te wszystkie lata zachował swój rozum i człowieczeństwo. Po prostu przygnieciony ciężarem niespełnionych oczekiwań, pogubił się w tym wszystkim. Na chwilę rozpala się światło nadziei, iż ta dobra strona Tai Lunga może wziąć górę. Niestety to światło szybko gaśnie. Jest za późno. W tym momencie szkody zostały już wyrządzone, a on sam zaszedł zbyt daleko. Chce pozostać konsekwentny, podążać wybraną przez siebie ścieżką i pamiętać o gniewie, który kiełkował w nim, kiedy gnił w więzieniu przez 20 lat, o piekle w samotności, które Shifu i Ugłej mu zgotowali. Z jednej strony usłyszał najważniejsze słowa, jakich pragnął usłyszeć, to może i załatwiłoby sprawę lata temu, ale teraz, po tym wszystkim, narodziły się w nim nowe pragnienia, chociażby takie, by udowodnić wszystkim, że się mylili, czy żeby pokazać wszystkim, iż to on jest najpotężniejszym wojownikiem i bez trudu pokona smoczego wojownika. To, jaki jest Tai Lung, jest wynikiem porażki zarówno Shifu, jak i Ugueya. Ten lata wcześniej powiedział mu, iż widzi w nim ciemność, nie wspominając także o świetle, sugerując mu w pewien sposób, że istnieje dla niego tylko jedna ścieżka. Z kolei Shifu zawiódł jako mentor i ojciec, wzmagając w Tai Lungu jedynie pragnienie osiągnięcia wielkości. Nie nauczył go pokory ani tego, iż walka nie odbywa się tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. I że może osiągnąć wielkość właśnie poprzez wygranie z samym sobą, ze swoją ciemną stroną, ze swoimi pokusami i mrocznymi pragnieniami. Shifu dokładał mu jedynie obciążeń i stale wymagał więcej. Brak akceptacji ze strony innych, zwłaszcza osób ważnych w życiu, może prowadzić do frustracji i poczucia osamotnienia, co może skłaniać jednostkę do bardziej negatywnych zachowań. W ostatecznym rozrachunku, choć Tai Lung okazał się być antagonistą, jego postać jest bardziej złożona. Jego charakter został ukształtowany przez połączenie osobistych ambicji, braku zrozumienia i akceptacji ze strony innych postaci oraz ich wpływu. Analiza postaci Tai Lunga ukazuje, że zło często nie pojawia się w izolacji, ale jest rezultatem skomplikowanych interakcji międzyludzkich i osobistych doświadczeń. Nie możemy więc powiedzieć, iż był on jednoznacznie zły. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał i chcielibyście usłyszeć analizy innych postaci, to dajcie o tym znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych materiałach.